Więcej pieniędzy za staż i ułatwienia dla pracowników na niepełnym etacie. To nowe rozwiązania na opolskim rynku pracy. Jak podkreślają urzędnicy i pracodawcy, Opolszczyzna nadal potrzebuje pracowników. Dzisiaj zaprezentowano nowe rozwiązania. O szczegółach Wojciech Bulasz. To był dla pani Natalii dylemat. 3200 na rękę na etacie w miejscu, które jej niekoniecznie odpowiadało, lub staż za niespełna 1800 zł, tam gdzie chciała. Wybrała tę drugą opcję. Nie idziesz jakby tak w ciemno do pracy, a od razu ci powiedzą i jakby dopasują do twojego wykształcenia, do twoich umiejętności. Podobną decyzję podjęła pani Ewelina, jednak jej motywacją była chęć przebranżowienia się. Wcześniej pracowałam głównie w sprzedaży, no i taki staż umożliwił mi po prostu zdobycie wiedzy i doświadczenia w innym zawodzie, więc to był u mnie główny powód. Ale od 1 czerwca pojawi się kolejna zachęta do podjęcia stażu, finansowa. Stypendium stażowe, które wzrośnie o 200 zł. Staż daje szansę na zdobycie doświadczenia dla osób młodych. Dzięki temu mają możliwość przyuczenia się do danego zawodu u konkretnego pracodawcy. Co często kończy się umową o pracę. Jest to ważne również w przedsiębiorstwach, gdzie proces wdrożenia do pracy trwa kilka miesięcy. Wdrożenie pracownika do organizacji jest zazwyczaj dużo bardziej kosztowne w pierwszej fazie, no bo nie zawsze te kompetencje tego pracownika w pełnym zakresie są kompatybilne z potrzebami pracodawcy. I w tym pomaga Powiatowy Urząd Pracy. A dzisiaj o nowym rozwiązaniu dla pracowników na niepełnych etatach poinformował Opolski Wojewódzki Urząd Pracy. Pracodawcy będą mogli ubiegać się o 30 tysięcy na wyposażenie stanowisk pracy zdalnej w niepełnym wymiarze godzin lub pracy dzielonej. Wartość projektu to jest to ponad 5 milionów złotych. Całkiem spora kwota. Chcemy tą kwotę przeznaczyć właśnie na wsparcie 50 przedsiębiorców z naszego opolskiego rynku pracy, czyli siedziba na terenie naszego województwa bądź oddział na terenie naszego województwa. Projekt przede wszystkim ma wspierać pracę osób z niepełnosprawnością, tych, które wypadły z rynku pracy, i młodych mam. Bezrobocie w regionie kształtuje się na poziomie 5,7%. Nowy program ma je obniżyć. Wojciech Bulasz, Kurier Opolski.